No jest i on. Nasz przystanek w Tokio dobiegł końca. Będzie jeszcze jeden przed samym wyjazdem z Japonii. Natomiast teraz będziemy kierować się na najszybszy japoński pociąg, czyli Shinkansen, aby dostać się do Osaki. Właśnie z Tokio, w której to spędzimy kilka dni. Więc no, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądała sama podróż tak naprawdę. Trasa z Tokio do Osaki to w przybliżeniu jakieś 500 km. Czas podróży? Około 2,5 godziny. Ten obraz, który widzicie, nie jest przyspieszony. Pociąg, którym jedziemy, potrafi osiągnąć prędkość wynoszącą nawet 300 km na godzinę. Shinkanseny są bardzo dobrze wytłumione, więc podróż jest na serio komfortowa. I co ciekawe, ze względu na to, że są to pociągi dalekobieżne, to można w nich spokojnie zjeść. Co raczej nie jest mile widziane w innych pociągach. Dotarliśmy do Osaki i zanim rozpoczniemy zwiedzanie, to postanowiliśmy, że udamy się najpierw na zakupy. No i tutaj już widać kolejny szok, bo centra handlowe w Japonii są gigantyczne, ale to naprawdę ogromne. Trafiliśmy do 13-piętrowego Yodobashi Umeda, w którym chciałbym wam pokazać, jak prezentują się ceny różnych produktów w Japonii, ale to za chwilę, ponieważ naszą uwagę przyciągnęła głośna muzyka na jednym z pięter i okazało się, że trwa tam otwarty koncert J-popowy. No, przyznam, że naprawdę nie spodziewałem się, że coś takiego zobaczymy i nie planowaliśmy tego, ale fajnie było czegoś takiego doświadczyć, chociaż przez kilka minut. Ci tutaj widać, że naprawdę dobrze się bawili. Reszta osób jakoś niespecjalnie się ruszała, jak sami widzicie, a ci goście wyglądali na takich jedynych wiernych fanów, albo byli jakoś związani z zespołem. Niestety, nagrało mi się to bez dźwięku. Swoją drogą, Osaka słynie z naprawdę bardzo dobrego jedzenia i street foodu. Niedługo ruszymy na miasto i przetestujemy te rzeczy, ale najpierw... Dobra, jesteśmy teraz w takim food hallu, w dość dużym centrum handlowym i będziemy testować McDonalda japońskiego. No to musi być taki punkt, oczywiście. Dobra, zobaczymy menu, jakie jest. O, już zaczynają nowości, czyli jakieś ciasta. Burger z tsukimi, z serem, z jajkiem. Mamy teriyaki. Dobra, to ja bym tego teriyakiego wziął. Może jeszcze z krewetkami bym takiego sobie zjadł. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I jeszcze byśmy sobie może wzięli do picia coś też dziwnego. Nie mam pojęcia, czym jest to, co już koledzy wzięli, czyli... A niech będzie winogronowe. Znaczy, to prawie w ogóle wypiję, ale jest tak super słodkie, że ja nawet jako osoba, która lubi słodkie, to mam problem, żeby to zjeść. Jeżeli chodzi o teriyaki, to ciekawe na raz, ale raczej nie do powtórzenia. Bardzo dominuje ten smak. Jeżeli chodzi o burger krewetkowy, no to powiem szczerze, że najlepszy jest jak na mnie. I to nie tylko z tego, co dzisiaj jedliśmy, no bo wiadomo, no nie było to nie wiadomo ile. Ale z całej oferty maka myślę nawet, nie? Fajnie jakby u nas takie było. Oczywiście musicie lubić krewetki. No smak, no to nie będzie nic odkrywczego, jak powiem, że smakuje po prostu tak, jakbyście wzięli bułkę z maka, sos, taki Big Macowy, może trochę ostrzejszy i krewetki do tego, nie? Na pewno jest to opcja najlepsza. A teraz ciastko jeszcze wleci. Bardzo dużo nadzienia. To jest spoko. Już ciężko zjeść. No to smakuje jak taka tania oranżada ze śmietaną po prostu, raczej no nic specjalnego, nie? Myślę, żeby się u nas nie przejęło. Dobra, także pojedzone, pora na szybkie zakupy i ruszamy zwiedzać miasto. Są jakieś ciekawe rzeczy typu chipsy rybne. No wezmę. Coś z tego też myślę, że chapnę. Jest taki problem, że większością tych rzeczy nie wiadomo w sumie, co to jest nawet, nie? I ciężko jest to ocenić, czy na pewno chcę to próbować. Kitka to smaku sake? To mnie przeraża. Co to jest w ogóle? To są jakieś żelki. Tylko ja nie wiem, czy po tym nie będę świecić w ciemności, jakbym to zjadł, nie? Nie, to nie są żelki. O Jezus Maria, to się rozrabia jakoś. Ale generalnie no jest tanio. Obiad też można zjeść za nawet 20 zł. Za 30 już naprawdę bardzo fajnie można sobie zjeść na przykład ramen, ale co ciekawe, niektóre rzeczy są cholernie drogie, na przykład jabłka
zobaczcie, sprzedawane w takich zestawach po dwa jabłka. W takich oto. Widzieliście takie jabłka kiedyś? No ja naprawdę pierwszy raz w życiu widzę. No to takie jedno jabłko, czy takie dwa w takiej paczce kosztują 480 jenów, te 580, ale i tak nic nie przebije winogron. Słuchajcie, kiś winogron macie za 2000 jenów. 2139 jenów. I będąc przy temacie, to właśnie owoce są bardzo często wybierane przez Japończyków na prezent. Dotarliśmy na Dotonbori, czyli najpopularniejszą dzielnicę w Osace, w której dzieje się tyle, że naprawdę ciężko jest ogarnąć. I to pomimo tego, że jesteśmy przecież poza sezonem. Znajdziemy tu pełno neonów, naprawdę dobrego jedzenia, salonów gier i ludzi. Zobaczymy, jak wygląda nocne życie w Osace, a kolejnego dnia, już od samego rana, ruszymy na zamek. Szczerze mówiąc, to czułem się tutaj jak na planie jakiegoś filmu. To wszystko wyglądało po prostu tak nierealnie, ale to uczucie akurat towarzyszyło mi w naprawdę wielu miejscach podczas podróży po Japonii. No, w tej Osace to wiedzą, jak przyciągnąć wzrok. Kurde, wszystko w neonach jakiś, nie? No i taką rybkę sobie zamówiliśmy na ulicy, w takim miejscu. Oczywiście standardowo, jak to bywa w Japonii, nie mam pojęcia, co to jest i z czym ona jest, ale zaraz się dowiemy. Mam nadzieję, że będę w stanie to w ogóle rozpoznać. Wygląda uroczo, jak wszystko tutaj. Dobra, czy okazuje się, że jest to ryba w wersji na słodko z takim jakby budyniem? Bardzo dużo go jest. Szczerze spoko, nie jest aż tak słodki jak na standard Japonii. Jakbym miał go do czegoś porównać, to smakuje trochę jak taka... O, zobaczcie, mega dużo. Smakuje jak taka wersja waniliowa. Taka przekąska bardziej, ale w porządku. I powiem wam, że mimo, że już minęło trochę czasu od tej wycieczki do Japonii, to nawet podczas montażu tego materiału mam czasami jeszcze taką myśl i łapię się na tym, że tak się reflektuję, że kurczę, ja tam byłem, faktycznie to się wydarzyło. To była tak niesamowita przygoda, że naprawdę gorąco wam wszystkim coś takiego polecam, jeżeli się wahacie i macie takie możliwości, naprawdę nie warto się zastanawiać. I jeżeli być może planujecie taki wyjazd, ale trochę może przeraża was taka wizja, że musicie zaplanować sobie 2 tygodnie po drugiej stronie świata, albo być może po prostu wam się nie chce tego robić, to naprawdę z całego serca polecam wam zobaczyć stronę biura podróży wataridori.pl, do której link znajdziecie w opisie, i zapoznać się z ofertą wyjazdów na rok 2024 i ewentualnie wypytać Jacka o wszelkie szczegóły, na pewno chętnie odpowie. Dobra, będziemy testować kolejną małą rzecz, to jest bardzo dużo ogólnie takiego fajnego street foodu i pani przygotowuje ciasto, a następnie pojawia się tutaj do środka ośmiornica, zobaczcie. Następnie to wszystko jest oczywiście smażone. No i są to takie kulki. No i tak wygląda przygotowanie takoyaki. Limonka i sól. Top 10 najlepszych krabów. Tak jest. Biegnący glikomen to ten sympatyczny człowiek, którego widzicie na tym billboardzie. I uwaga, co w nim jest takiego wyjątkowego, że stał się on symbolem Osaki? Ano, jest obecny w tym miejscu już od, uwaga, ponad 80 lat, a dokładnie od 1935 roku. I od tamtej pory nie zmienił swojego miejsca. Tak, w dużym skrócie, jest to po prostu reklama firmy produkującej żywność w Japonii, która stała się na tyle kultowa, że stała się de facto symbolem miasta. Dobra, moi drodzy, jesteśmy właśnie na Kobe po raz pierwszy do sprawdzenia i mamy możliwość taką, żeby przez 60 minut przygotować sobie tyle mięsa, ile tylko mamy ochotę. Do tego wchodzi napój, również nielimitowany. No i zobaczymy, czy to legendarne Kobe, oczywiście nie najwyższej klasy, nie za tysiące, czy będzie naprawdę dobrze smakowało. Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki posiłek, to on wychodzi jakieś 130 zł za osobę. Już trochę tutaj potestowaliśmy i w sumie nasze wrażenia są dość podobne, nie? Że mięso jest mega delikatne, nawet jak jest jeszcze trochę krwiste. A się rozgrzało.
To naprawdę delikatnie smakuje. Nie ma żadnych chrząstek takich. No wiadomo, jest to cienko pocięte. Powiem szczerze, że jako doświadczenie naprawdę bardzo polecam. Nie chodziliśmy do takich miejsc codziennie, to było jednorazowo na cały wyjazd, ale naprawdę nie żałuję i mimo, że to nie była ta, tak jak wspomniałem, najwyższa klasa za setki czy tysiące, tylko coś takiego bardziej, powiedzmy, do przeżycia przystępnego, to naprawdę to mięso było no, nieporównywalne do czegokolwiek, co jadłem w życiu. Nigdy nie jadłem tak delikatnego mięsa, które byłoby po prostu no aksamitne tak naprawdę, a jednocześnie aż żal było korzystać z jakichkolwiek dodatków. Tak mi to po prostu smakowało. I doceniam też to, że można było to mięso sobie samemu spokojnie przygotować według swoich preferencji, przetestować różne warianty i nikt nie musiał tak naprawdę was o to co chwilę pytać, na co macie ochotę, co chcecie zjeść. Słuchajcie, takie widoki są tutaj naprawdę na porządku dziennym i no jeżeli widzicie takie rzeczy, to oczywiście wiadomo, że jedzenie jest raczej świeże. No i to zresztą czuć, nie? No bo mamy tutaj naprawdę dobry dostęp do owoców morza, do ryb. Także nic dziwnego, że po pierwsze ceny są naprawdę przyzwoite, no to po drugie, że ta jakość jest naprawdę wysoka. Budowa zamku została zakończona w 1598 roku i od tamtego czasu był niszczony 3 razy. Po raz pierwszy w roku 1645. Jego główna wieża uległa zniszczeniu po trafieniu piorunem. Następnie w 1868 roku zamek spłonął na skutek wojny, a trzeci raz ucierpiał w 1945 na skutek bombardowań. Ostatecznie odbudowa zamku zakończyła się w roku 1997. No dobrze, moi drodzy, to zaczynamy w takim razie zwiedzanie pięknego zamku w Osace. Zobaczcie na to piętro. Dajcie znać w komentarzu, jakie macie skojarzenie z takim widokiem. Czekam. A oto najwyższe 8. piętro zamku Osaka. I tak prezentuje się widok. Gdybyśmy spojrzeli w dół, zobaczymy fosę. A tutaj jeszcze widzimy główne wejście z tym złotym elementem. Ten plac przed właśnie głównym wejściem jest tutaj niżej. Nie, panorama za dnia również robi niezły efekt. W tle jeszcze góry. Kolejne widoki z zamku w Osace. Jakieś boisko mają, nawet grają. Trochę tych terenów zielonych. Jak już się zdarzają, to są całkiem spore. Tu jeszcze wyjaśnienie tego, co pokazywałem przed chwilą ze strony wschodniej. Jeżeli chodzi o wystawy w Japonii, to niestety nadal jest z tym różnie. To znaczy zdarzają się takie, że na przykład nie ma niczego w języku angielskim, albo na przykład, że zdarza się język angielski, ale ten opis jest no po prostu wyraźnie krótszy. Albo niektóre eksponaty nie są w ogóle podpisane po angielsku, tylko po japońsku. Choć to jest oczywiście taka moja ogólna uwaga, bo w przypadku zamku w Osace było pod tym względem całkiem dobrze. 307 osób w skali 1 do 20 wojowników z Sanady i Matsudaire. Tak wyglądała konstrukcja. O, stempel zdobyty, zamek Osaka zaliczony. Także ruszamy z kolejnymi miejscami do zwiedzania. No ale tak jeszcze dopowiadając, to niestety nie wszystkie miejsca można było zobaczyć tutaj, tak naprawdę, bo jak sami widzicie, na 4. i 3. piętrze był zakaz nagrywania i generalnie robienia zdjęć. Niestety to nie tak, że tylko z fleszem, ale ogólnie był taki zakaz. Dobra, uwaga, opening figurek.
I co, trafiłeś? Tak, próbowałem. Wiesz co, mi się trafi. O Boże. Zastanawiałem się, czy to będzie w kolorze w ogóle. Nie wiem, jak. Nie jest w kolorze. Aha, bo ty chyba te trafiłeś, faktycznie, do malowania. Tak. Nie kolorowe, a te jakąś. Ale przez Bandai Namco, nie? Kolejny opening. Ale potem. Nie pamiętam, który znak. Ładny. No słuchajcie, jeżeli chodzi o wrażenia ze zwiedzania, no to zdecydowanie najciekawsze było trzecie i czwarte piętro, którego niestety nie mogę pokazać, ponieważ tam były te zakazy nagrywania i robienia zdjęć, ponieważ tam były faktycznie no, jakieś zabytkowe listy, zbroje, dwa miecze czy trzy, także można było naprawdę zobaczyć rzeczy z tamtych czasów. Natomiast w pozostałych piętrach były raczej jakieś projekcje, makiety, pokazanie właśnie jak to wszystko było budowane, rekonstruowane. Generalnie powiem szczerze, że większe wrażenie na pewno robi to z zewnątrz, jeżeli chodzi o część właśnie muzealną, to chyba spodziewałem się trochę więcej zabytków. Na pewno polecam zobaczyć, nie? Zamek w Osace, ale miałem trochę większe oczekiwania akurat co do tego, muszę przyznać. Ale dla tego widoku, tak jak mówię, zdecydowanie warto i tak tutaj przyjechać. Tylko nie nastawiajcie się na to, że w środku będzie jakoś mega dużo mieczy i innych takich. Taka ciekawostka, to właśnie do tego zamku trafiliśmy jako William w 2017 roku w ramach Nio 1 w dodatku Niepokorny Honor. Warera Tokugawa zei wa kazu de masaru ga nankou furaku no Osaka jō e semekomu ni wa. Zamek w Osace jest otoczony z trzech stron przez morze i rzeki. Jedyny przystęp wiedzie przez rozległe równiny od jego południowej strony. Sanada Yukimura słusznie przewidział, że siły Tokugawy przypuszczą atak z tego właśnie kierunku, dlatego też rozkazał wznieść na przedmurzu twierdzę Sanadamaru. YouTuber Mr. Hitori oprowadził nawet po misji analizując mapę Nio i pokazując zdjęcia z prawdziwego zamku. Zrobił to w naprawdę bardzo dokładny sposób, więc polecam sobie to po prostu zobaczyć. Link źródłowy będzie w opisie tego filmu. I bardzo blisko zamku Osaka mamy naprawdę interesujący projekt z 1970 roku, a mianowicie mamy tutaj kapsułę czasu, która składa się z wielu części, wielu przedmiotów i mają one być otwierane co 100 lat. Po raz pierwszy została ona otwarta w roku 2000 i otwarcie każdej kolejnej części kapsuły będzie następowało co 100 lat. Co oznacza, że uwaga, ostatnia część kapsuły zostanie otwarta w roku 6970. To brzmi naprawdę nierealnie. Ale zbieramy się już z zamku i kierujemy się ponownie na Osaka Umeda, czyli największą dzielnicę handlową w Osace, aby zawitać do niesamowicie wręcz obleganego Pokémon Center, czyli oficjalnego sklepu Pokémonów. I żeby zobrazować wam dobrze to, jak bardzo jest to oblegane miejsce, to wyobraźcie sobie, że żeby wejść do sklepu, trzeba oczywiście wystać swoje miejsce w kolejce, ale żeby stać w tej kolejce, musicie poczekać w innej kolejce, żeby dopiero móc pobrać bilet, który was uprawnia do wejścia. I mimo takiego rozładowania ruchu w tym sklepie, to i tak było coś takiego, że przy Pikachu stało z 15 osób i jeżeli tylko doszła dostawa, powiedzmy, tych Pikachu, to wszyscy od razu przebierali, żeby znaleźć takiego, który mi się najbardziej spodoba, bo było kilka wersji. I takie na przykład z oklapniętym uszkiem, to schodziły w kilka sekund. Istne szaleństwo. W końcu udało się dopchać do kolejki w Pokémon Center. Ale nie przyjechaliśmy tutaj dla Pokémonów, to było takie dodatkowe miejsce obok naszego punktu programu, a naszym faktycznym celem było Umeda Sky Building, czyli fenomenalny punkt widokowy w Osace. No słuchajcie, w tym miejscu mamy zdecydowanie najlepszą panoramę na Osakę. Podobnie jak zresztą ostatnio na poprzednim punkcie widokowym, czyli na Sky Garden. Również i tutaj
miasto ciągnie się aż po horyzont. W zasadzie do gór, tak to przynajmniej stąd wygląda. Zobaczcie na spokojnie, jak to się prezentuje. Mam nadzieję, że bitrate na YouTubie pozwoli wam zaobserwować to w miarę sensownej jakości. Co jest ciekawe, bo jest w tak wysokim punkcie na odsuniętym trasie, nie ma tak naprawdę nawet jakiegoś wiatru. Także pogoda nam niesamowicie wręcz dopisała w tym przypadku. Chyba pociąg przejeżdża, ale niesie się ten dźwięk niesamowicie. No, przez mikrofon kierunkowy raczej go nawet nie usłyszycie. Tak sądzę. O, tutaj, tak jak mówię, że miasto ciągnie się wręcz do gór. I co ciekawe, żeby tutaj wejść, musieliśmy jeszcze przedostać się takimi przejściami. Się szło po schodach i można zaobserwować sam dół. Także miejsce na pewno dla osób z lękiem wysokości średnio przyjazne. No ale jest też tutaj taka wewnętrzna strefa, gdzie można sobie usiąść, coś wypić, zjeść i też poobserwować oczywiście panoramę na całą Osakę. To jest ten sam widok, który już wam przed chwilą pokazywałem. Także tylko zobaczcie, jak to wygląda. Cafe Sky 40. Fajnie jest rozbudowane. W ogóle to jest zastanawiające, że... zastanawiające, bardzo ciekawe i fajne, że w Japonii w takich punktach turystycznych ceny jakoś znacząco nie odbiegają od cen miastowych, nie? No i zjeżdżamy już. I ostatnim punktem tego dnia był diabelski młyn Tempozan w Osaka Bay. Tak mi się wydaje, że ostatnim, ale na pewno ostatnim, które mogę wam pokazać, ponieważ wydaje mi się, że mogliśmy jeszcze po tym młynie wyskoczyć na publiczną łaźnię, tak zwane onsen. No ale tam oczywiście, tak jak mówiłem ostatnio, no nie można nagrywać, ponieważ chodzi się bez ubrań. I w ten sposób zakończyliśmy piąty dzień w Japonii. Jesteśmy już kolejnego dnia, udało nam się dojechać Shinkansenem 100 km w 27 minut i jesteśmy w Himeji, przy zamku Himeji. A oto wejście do niego. Jest to jeden z trzech zamków, który jest uznawany za najładniejszy w Japonii, także zobaczymy za moment go z bliska, no a także oczywiście wejdziemy do środka. Naprawdę robi wrażenie, jest znacznie większy niż ten zamek w Osace. A co ciekawe, jest to tak też, że jak wychodzicie ze stacji pociągowej na dworcu, to od razu po prostu go widać. No i jest i on, zamek Himeji. Na razie jeszcze na przybliżeniu. Mamy też jakieś zdjęcie grupowe, szkolne. No nic tylko pozazdrościć tła do zdjęcia. Nie jest to jakiś, wiecie, green screen czy inny roll-up, tylko naprawdę piękny widok. Już coraz bliżej zamku. Nie ukrywam, że obok kapliczek i świątyń to zamki są tym punktem programu, na który najbardziej czekałem i mam największe oczekiwania. Ale jak do tej pory to jest tak, że moje oczekiwania są po prostu, nie wiem, no, były za niskie się okazuje, bo to co tutaj widzimy to jest po prostu oszałamiające. To naprawdę trzeba zobaczyć na żywo. Serio, gorąco polecam. Piękne, piękne otoczenie. Mamy wejściówkę. Zamek Himeji jest również jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w Japonii, ale i zarazem najstarszych. A jego budowa rozpoczęła się niemal 700 lat temu. Jest to zamek, który jest nie tylko skarbem narodowym Japonii, ale również został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pierwsze piętro zamku. I to jest naprawdę niesamowite, że jeden z najstarszych budynków w Japonii, jakim jest zamek Himeji, nigdy, ale to nigdy nie został zniszczony. Czy to przez człowieka w wyniku walk, czy też przez działania przyrody.
No jak mówiłem, jesteśmy już na samej górze zamku, stamtąd właśnie przyszliśmy. Możemy rozejrzeć się trochę. Tak naprawdę to tutaj większą atrakcją jest po prostu zobaczenie samego zamku i oczywiście podziwianie widoków. Jest to w ogóle zamek, który co ciekawe nigdy nie został zdobyty. Także nie dość, że zamek nigdy nie został zdobyty, no to jest jeszcze uznawany za jeden z najładniejszych w Japonii, więc jest to mistrzostwo na każdym polu, można powiedzieć, nie? Naprawdę. No i raz jeszcze tak to wygląda, jesteśmy na tym już ostatnim piętrze. Co ciekawe, zamek też podpiera się na dwóch drewnianych kolumnach. To pokażę wam, jak będzie, jedziemy trochę niżej, bo stąd niestety tego nie zaobserwujemy. No i zbliżamy się już powoli do końca, opuszczamy zamek Himeji. Oczywiście trzeba uważać, wszystko to jest tak strome, wszędzie można się uderzyć w łeb. Może zobaczymy sobie przez te okna. No to wszyscy, słuchajcie, pomijają takie miejsca. Zobaczcie, jaki tu jest widok. Kurde, no. Nierealne to jest dla mnie, naprawdę nierealne. O, tutaj akurat miasto sobie zobaczymy. Aczkolwiek też mamy pogląd na bramę akurat. Dobrze, że dali znać, że nie można graffiti robić albo palić w całym drewnianym zamku. Chociaż pewnie i takie asy by się tutaj znalazły. Także no może lepiej, że napisali. Jak mówiłem ostatnio, na wieży widokowej. Zobaczcie, te budynki wręcz pod samą górę się ciągną, nie? To całe miejsce, które można zagospodarować, a nawet na górze zobaczcie, coś się tam znajduje. Także gdzie tylko można się wybudować, tam już coś stoi. Nieprawdopodobne. Zobaczyć. Większość rzeczy na szczęście jest również po angielsku zapisana. Natomiast bywają miejsca, że niestety nie. Albo że tylko jedno zdanie jest przetłumaczone. O, i tu możemy sobie zobaczyć, jak wyglądało niegdyś miasto Himeji oraz zamek, w którym aktualnie się znajdujemy. Może lepiej w ten sposób. Mamy zamek wraz z murami. No i cała okolica. No i jeszcze jedno spojrzenie trochę z innej strony na cały zamek Himeji. Ale słońce daje, słuchajcie, zaraz listopad, a tu jest tak gorąco. Opuściliśmy ten wyjątkowy zamek i udaliśmy się do ogrodu Kokoen, który jest dosłownie tuż obok. A znajdziemy w nim nie tylko pięknie zadbane rośliny, ale i urocze mosty, stawy z rybami, ale i będziemy mogli na spokojnie się wyciszyć i trochę zresetować po kilku bardzo intensywnych dniach w miastach. I to takich, w których ciągle coś się dzieje. Nie zrozumcie mnie źle, to jest świetne, bo jest naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia i ja staram się czerpać po prostu z tego wyjazdu garściami, ale myślę, że taki chwilowy przystanek był naprawdę dobry i bardzo potrzebny. A naszym kolejnym kierunkiem podróży, który obierzemy jeszcze tego samego dnia, będzie Akko, czyli naprawdę niewielkie miasto jak na standardy Japonii, ponieważ mieszka w nim niewiele ponad 46 tysięcy osób. I mimo, że do Akko nie jest wcale jakoś super daleko, bo mamy raptem 35 km do przejechania z Himeji, to jest to miejsce, do którego naprawdę prawie w ogóle turyści nie trafiają. To jest jakieś totalnie zapomniane miejsce na mapie Japonii, ale zobaczymy sobie je już w kolejnym vlogu na samym początku i będziemy kontynuować od naszego szóstego dnia podróży, ponieważ ten film
jest już całkiem spory i wydarzyło się w nim naprawdę bardzo dużo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Oczywiście będę bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju sugestie, które zostawicie pod tym odcinkiem. I zapraszam Was oczywiście na niedzielę na godzinę 14:00 na publikację trzeciego filmu z Japonii. Subskrybujcie, aby niczego nie przeoczyć, ponieważ widzę, że połowa osób prawie tego nie robi. Także gorąco zapraszam i do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.